Tyle się człowiek męczy, tylko żeby zrobić hehe, śmieszny mem. Modny Fortnite, to trzeba zrobić. Jezus Maria. Spokojnie, moi kochani. Już powstrzymajcie łzy. Już tutaj. Wasz ulubiony, ironiczny YouTuber wrócił. I ja też wróciłem. Siema. Co tam u was? Napiszcie w komentarzach. Jak tam u was? Co u mnie? A byłem sobie tam 2 miesiące w Anglii. W pracy. Bo wiecie, YouTube? Godne zarobek i życie na jakimkolwiek poziomie, to wybierz jedno. To sobie człowiek wymyślił plan. Wiem, pojadę sobie, kurwa, 2 miesiące za wielką wodę, sobie zarobię pieniądze, wrócę do Polski bogaty. To będzie historia, klasyczna historia sukcesu. Będę musiał kupić 3. dodatkową walizkę, tą taką, wiecie, jak w filmach, aluminiową, na pin, 5 różnych zabezpieczeń. Jak się otwiera, to będziesz musiał dopłacić za tą walizkę. Ale to nie jest problem, to nie jest problem. To cię stać. A znaczy, tak... Tak myślałem, że będzie, nie? Ale nie, to... nie. Się, kurwa, przeliczyłem, dosłownie, bo wiecie, pieniądze się liczy. Żarty. Najlepsze żarty, tylko u mnie. Ja zapraszam do mojego stoiska z żartami. Świeże, cieplutkie żarty. Także pojechałem do Anglii do pracy, żebyście wy już nie musieli. Ale zanim, to kilka słów o samolotach, bo ja się zawsze bałem samolotów, znaczy... Jakiś debil w dzieciństwie mi wmówił, że powinienem się bać samolotów, bo samoloty to są straszne rzeczy, takie metalowe, wielkie, lata w powietrzu. Jak to się dzieje? Przecież to nie ma sensu. A czy jak samochodem się rozpędzisz mocno, to będziesz latał? No nie wydaje mi się, tak? Nawet jak otworzysz te drzwi, to nie polecisz. No to dlaczego samolot miałby polecieć? To byłem ja byłem tym debilem. Ja sobie sam mówiłem, że się należy bać samolotów, a okazuje się, że wcale nie. Że jest spoko. Ale tak jak ze strasznością latania samolotem, moje wyobrażenie na temat każdego innego aspektu tego procesu to się nie pokrywa się z rzeczywistością. Bo człowiek ogląda te vlogi Najstata i widzi te tyle pieniędzy, lot samolotem, najdroższy, super, ładnie to wygląda i tak dalej. A potem wchodzisz do tego Ryanaira i to wygląda jak jebany kontener z wybitymi dziurkami na oczy. I po prostu siedzenia. Nawet zaczynasz się zastanawiać, czy te fotele są przytwierdzone do ziemi? Czy przy turbulencjach po prostu będziemy jak takie go-karty, które się ze sobą zderzają? Nie było tak, były przytwierdzone do ziemi. I tak jak na filmach pokazują te całe odprawy i te sprawdzanie bagażu, to trwa tyle czasu, trzeba być tak dużo wcześniej. I ten proces jest tak dokładny, tak cię po prostu skanują jak jebany Terminator. Przechodzę przez te bramki, zajęło to wszystko 15 minut, to dobrze, że przyszedłem 3 godziny wcześniej. Siedzę już w tym samolocie i nudzi mi się, bo oczywiście osoba obok mnie to nie jest osoba, z którą lecę do Anglii. Co ja będę wydawał? Ja tam lecę zarobić, a nie wydawać, więc nie będę płacił za jakieś możliwość siedzenia obok osoby, z którą się leci? Nie, dziękuję. Więc sobie siedzę i wertuję tą broszurkę z menu z jedzeniem. Im dalej, tym robi się dziwniej, bo po jedzeniu są jakieś gadżety, elektronika, przedmioty codziennego użytku. Potem jakieś jest nawet sekcja beauty, paletki, cienie do powiek, szminki i pod nimi ceny. I ja się zastanawiam, czy oni to wszystko gdzieś tu trzymają? I ja muszę się pakować do bagażu wielkości kosmetyczki, a oni gdzieś z tyłu mają hanger Amazona i telewizor 52-calowy, gotowy po prostu do wyciągnięcia i do sprzedania w samolocie. Jakby tego było mało, po tych wszystkich procedurach bezpieczeństwa i wszystkich ogłoszeniach, nagle on zaczyna reklamować te wszystkie produkty i w pewnym momencie nie żartuję sobie, on mówi: polecamy serdecznie Państwu zajrzenie do naszej gazetki. Mamy tam na przykład wyśmienity, po prostu fantastyczny, sam używam na co dzień, zestaw cieni do powiek. Pilot Beauty Guru, ja w uszach już słyszę royalty free ukulele. Co z tą pracą? Chcemy wiedzieć wszystko. Pieniądze. Rozmawiajmy o pieniądzach, po to tu jesteśmy. Przyleciałem, to już w sumie następnego dnia miałem załatwioną pracę. Pierwszy dzień pracy miał być taką zmianą próbną, to zazwyczaj wygląda tak, że idziesz na 4 godziny i wszystko pokazują ci, co i jak masz robić. Chodzisz za innym kelnerem i po prostu patrzysz, jak wykonuje swoją pracę.
potem idziesz do domu, dostajesz jeszcze jedzenie, więc wszystko ładnie, pięknie, elegancko, łatwizna, prawda? Otóż kurwa nie, przychodzę z moją dziewczyną, nie wiemy nic, jesteśmy tam sami, nie ma żadnego innego kelnera, jest tylko szef. On nam tłumaczy w trakcie robienia jedzenia, co mamy robić. Ale mamy już wszystko wiedzieć. Przecież to jest logiczne, tak? Pierwszy raz widzisz menu na oczy, ale ty już masz wszystkie wiedzieć wszystkie szczególiki na temat tego, co tam jak wygląda. I nie pracujesz 4 godzin, nie. Pracujesz 12 jebanych godzin. Dostajesz jedzenie po 12 godzinach, ale po 6 już po prostu umierasz z głodu. Nie masz siły już na nic. Pełzniesz od stolika do stolika i tylko przepraszasz za wszystkie błędy, które popełniłeś. I mówisz, przepraszam, to jest mój pierwszy dzień, tak? Proszę zrozumieć. Musisz jeszcze cały czas uśmiechać, bo przecież szef patrzy. I musisz zrobić jak najlepsze wrażenie. I na końcu dnia pytasz szefa, no to jak nam poszło? Czy widzimy się jutro? Na którą godzinę mam przejść, zostawić jakiś numer do siebie, cokolwiek? Nie, wszystko bardzo w porządku. Numeru nie musicie zostawiać. Ja się z wami skontaktuję tam przez waszą znajomą, która was polecała. No nie ma problemu. Tak wychodzę, okej, trochę dziwne, ale chyba powiedział wszystko w porządku. No to chyba mam tą pracę? Po czym wracam do domu i sobie uświadomiłem, o kurwa, on właśnie zrobił mi... Nie, proszę do nas nie dzwonić, my do pana zadzwonimy. I jak się możecie spodziewać, nigdy nie otrzymałem żadnego telefonu od niego. I w końcu któregoś dnia się doczekałem, dostałem telefon od menadżerki z Mexico Cuisine, która zapraszała mnie na trail shifta za 5 dni. Moja dziewczyna dostała ten sam telefon, tylko ona miała mieć tego trail shifta dzień przed. Z jakiegoś powodu. I ja po prostu cały podekscytowany, te 5 dni, no po prostu nie mogę się doczekać, nie mogę wysiedzieć w miejscu, przebieram nogami, po 4 dniach wraca moja dziewczyna z tego trail shifta, mówi, było super, świetni ludzie, bardzo fajne miejsce, dobre jedzenie, przyniosła mi nawet burrito, zjadłem, było w chuj ostre. Było naprawdę bardzo, bardzo ostre. Dobre, ale kurwa macie, jakie ono było ostre. I ja już wiedziałem, o nie. Nie. Ja już wiedziałem, co będzie następnego dnia i kurwa się nie przeliczyłem się. Wstaję rano, godzina 7, budzi mnie mój żołądek, krzycząc w agonii i mówiąc do mnie, hej, koleżko, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, może byś tak chciał się wybrać do toalety w tym momencie, bo jak nie, to się zesrasz. Najprzyjemniejsze rozpoczęcie dnia to nie było, ale nie pozwoliłem to, żeby zepsuło mój świetny humor. W końcu idę do pracy, w końcu będę miał pracę. W połowie drogi mój żołądek odzywa się po raz kolejny. Ziomek, słuchaj, pamiętasz poranek dzisiejszy? Pamiętasz, co tam się działo? No, pamiętasz, dobra. Okej, no to co byś powiedział na sequel? Wysiadam z autobusu i biegnę. Wbiegam do tej restauracji i tak, wiecie, udaję, że wszystko jest w porządku, robię jak najlepsze wrażenie. Podchodzę tam do menadżerki, sobie smoltokujemy, śmiejemy się. A w mojej głowie tylko, o ja pierdolę, kobieto, jeżeli w tej milisekundzie nie wręczysz mi klucza do toalety, to moje bokserki zamienią się w reprodukcję Poloka. Potem siedliśmy do stolika i dostałem jakieś dokumenty do wypełnienia i między innymi była tam taka ankieta i pierwszy punkt ankiety brzmiał, czy masz aktualnie jakieś problemy z żołądkiem? I ja tak tylko na nią patrzę, ona patrzy na mnie, na długopis, zakreślający odpowiedź tak. Widzę, jak jej twarz ze sztucznego uśmiechu zamienia się w... Oj, a co się stało? Kurwa, wasze burrito się stało. Nie dostałem tej pracy. Następna praca. Po jakimś ponad miesiącu pobytu już w Anglii, kiedy już powoli zacząłem tracić wszelką nadzieję. Dostałem telefon z pewnej sieci fast foodów, co tam kanapki są. Nie powiem nazwy, bo mi nie zapłacili. Znaczy w sumie zapłacili mi, bo tam pracowałem. W Subwaye pracowałem. I powiem wam, że praca w Subwaye jest naprawdę spoko, więc jak kiedyś, moje drogie 7-latki, dojdziecie już do takiego momentu, w którym uświadomicie sobie, że bycie youtuberem to nie jest realna ścieżka kariery dla większości z was, a wy zrezygnowaliście z wyższej edukacji i na to wszystko już jest trochę za późno i jedyną opcją, która wam zostanie, to praca w fast foodzie, to polecam Subwaya.
Subway jest spoko, bo mało osób je w Subwayu, więc większość moich zmian polegała na siedzeniu przy stoliku, tym jednym konkretnym stoliku, którego akurat kamera nie widziała. I można było sobie pić wszystkie napoje i można było sobie jeść ciastka, jak się je ukradnie, ale nie można było dużo, bo wtedy by pytali, a tak mało ciastek, a ty, bo ty je zjadłeś. I to mi się wcale nie zdarzyło nigdy. Ale nic to, bo ja się przeciwstawiam wielkim korporacjom, ja im pluję w twarz, jestem rebeliantem, ja byłem szpiegiem takim, wiecie, że byłem w środku, ale pracowałem dla ludzi z zewnątrz. I jak można było zjeść tylko połowę kanapki dziennie w ramach obiadu, to ja sobie ucinałem więcej niż połowę i ładowałem więcej mięsa niż trzeba było, bo ja zasady dla mnie, ja się im przeciwstawiam. Ale nie za bardzo, żeby mnie stamtąd nie wyjebali, bo chcę pieniądze. W sumie nie mam żadnych historii stamtąd, bo nic ciekawego ani ekscytującego się tam nie działo. Jeden koleś raz powiedział, że w tej sałatce jest za mało sera, proszę dać mi więcej. A ja powiedziałem, a to jest standardowa ilość sera, jaką powinniśmy dać do sałatki. On powiedział, to są jakieś kpiny, ja chcę rozmawiać z menadżerem. A ja powiedziałem, haha, nie ma menadżera, jestem tylko ja dzisiaj. A on powiedział, daj mi więcej sera, bo chcę go. A ja mówię, to musi pan zapłacić 20 pensów więcej. A on mówi, nie zapłacę, ale chcę więcej sera. A ja normalnie dałbym mu więcej sera, gdyby nie przyszedł i nie zaczął się pluć i powiedzieć, chcę rozmawiać z menadżerem. Bo jakby poprosił, to bym pewnie dał, ale jak przez to, że nie poprosił, to stwierdziłem, a ty kurwa, nie dam ci. Ale ja chcę więcej sera! Nie dam ci więcej sera! On powiedział, tak? No to ja nie chcę tej sałatki. Ja bym powiedział, okej, spoko. I wyszedł. A i w ogóle dużo ludzi przychodziło i jak słyszało, że nie jestem z Anglii, to pytało, o, co to za akcent? Nie, że skąd jestem. Nie, nic. Ej, co to jest za akcent? Co ty mówisz? Wiemy, że nie jesteś stąd. Dla kogo pracujesz? Na początku mówiłem, że polskie. Nie, ohoho, z polskiej mówię. Owszem, to jest to, co ja powiedziałem przed chwilą. Raz kiedyś powiedziałem angielski. Nie, nic, przecież nie jest angielski. Ja słyszę, no skąd pan jest? Nie, stąd jestem. Tutaj się urodziłem i tutaj się wychowałem. Obiecuję. A w ogóle ciekawostka, czy widzieliście, że jak się pracuje w Subwayu, to twój oficjalny tytuł jakby stanowiska to jest... To nie jest prawda, tak naprawdę, to jest sandwich artist. O tak, jestem Picassem geometrycznie uciętego sera, Archimboldo kombinacji warzyw, Jacksonem Pollockiem sosów. W ogóle jeszcze śmieszna rzecz, bo w Subwayu zostałem zatrudniony tak na 2 tygodnie przed moim wyjazdem, a czas wypowiedzenia z pracy też jest jakoś 2 tygodnie, więc nie mogłem tak przyjść na rozmowę kwalifikacyjną i powiedzieć hej, hej, tak ja chętnie tu popracuję, tylko tak swoją drogą ja wyjeżdżam za 2 tygodnie, więc ja już się zwalniam od razu. Więc tak pracowałem przez te 2 tygodnie i nagle, wiecie, na 2 dni przed wyjazdem mówię, oj, coś się stanie, ja muszę wracać do Polski. I w tym zaboju sobie przepracowałem 2 tygodnie. Jeszcze w międzyczasie się rozchorowałem, bo wiecie, angielska pogoda, am I right? I tak jak ostatni raz chory byłem z 7 lat temu, tak, o, gorączka, 40 kurwa stopni w Anglii, nie masz ubezpieczenia, nie pójdziesz do lekarza, bo wydasz wszystkie swoje pieniądze, które zarobisz przez całe swoje życie. Wylot do Polski za tydzień i co, siedzę i takie tylko... A te wszystkie wielkie pieniądze, które miałem zarobić, te kokosy, wydałem na mieszkanie. I tak jakby wyszedłem, w sumie straciłem hajs tylko. Także praca w Anglii. 10 na 10. Nigdy, kurwa, więcej.